Hejka, ja jestem Nauki, a w dzisiejszym odcinku jesteśmy w Berżurzel. I jeżeli Wam się film spodoba, nie zapomnijcie o zostawieniu łapeczki do góry, subskrypcji oraz komentarza. I myślę, że Andreas Jolsoren, bo co im napisał komentarzy za mną dawno, żebym jechał Andreasem Jolsonem, więc dzisiaj będzie Andreas Jolson, więc wow, mikrofon. Więc co, lecimy. Rozpoczynamy turniej. Mam nadzieję, że będziemy świadkami wspaniałych zawodów. No, oby. Więc jedziemy w wyścig trzeci. W czerwonym kasku Troy Bachelor. W niebieskim Jarosław Hampel. Biały kask to Andreas Jonsson. A żółty Chris Holter. Poszli! Od wewnętrznej stoją Troy Bachelor, Jarosław Hampel, Andreas Jonsson. Poszli! To się mogło źle skończyć. Ramię w ramię już od startu. Jarosław Hampel spada na ostatnie miejsce. Jarosław Hampel na końcu stawki. Jonsson na prowadzenie. Jarosław Hampel ostatni. Pierwszy Andreas Jonsson. Tuż za nim Troy Bachelor. Andreas Jonsson zostaje wykluczony. Co? Jakim prawem? Kolejność na mecie. Jarosław Hampel, Troy Bachelor. No to źle zaczynamy mieć trzeci od upadku. Przed nami kolejna emocjonująca faza zawodów. Tego się nie spodziewałem. Ale... W czerwonym kasku Mikael Jebsen-Jensen. W niebieskim Krzysztof Kasprzak. Biały kask to Chris Harris. A żółty Andreas Jonsson. Wystartowali. Niebezpieczna sytuacja. Równy start całej czwórki. Andreas Jonsson. Ostatni Chris Harris. Spada na ostatnie miejsce. Krzysztof Kasprzak wysuwa się na prowadzenie. Mikael Jebsen-Jensen jest wykluczony. Ale się zaczyna od upadku. Od wewnętrznej stoją Krzysztof Kasprzak, Chris Harris, Andreas Jonsson. Wystartowali. Krzysztof Kasprzak jest wykluczony. Ramię w ramię już od startu. Na prowadzeniu Andreas Jonsson. Chris Harris. Ostatni. Andreas Jonsson. Na prowadzeniu Chris Harris. Na końcu stawki. Na prowadzeniu Andreas Jonsson. Chris Harris. Ostatni. Jeszcze jedno okrążenie i poznamy zwycięzcę. Andreas Jonsson prowadzi od początku wyścigu. Wejście w ostatni łuk. Wyraźne zwycięstwo. Andreas Jonsson. Przed nami kolejna emocjonująca faza zawodów. To jedziemy. Enter.
czerwonym Greg Hancock. W niebieskim Andreas Jonsson. Biały kask to Thomas Jonasson. A żółty Jason Doyle. Wystartowali. To się mogło źle skończyć. Jason Doyle jest wykluczony. Od wewnętrznej stoją Greg Hancock, Andreas Jonsson, Thomas Jonasson. Poszli! Łokieć w łokieć. Ramię w ramię, już od startu. Na prowadzeniu Andreas Jonsson, Thomas Jonasson. Na końcu stawki. Na prowadzeniu Thomas Jonasson. Na końcu stawki. Pierwszy Andreas Jonsson. Tuż za nim Greg Hancock. Jeszcze jedno okrążenie i poznamy zwycięzcę. Andreas Jonsson. Od startu na prowadzeniu. Wejście w ostatni łuk. Jonsson wygrywa bieg bez historii. To jest mecz toru. Przed nami kolejna emocjonująca faza zawodów. Dobra, jedziemy. W czerwonym kasku Andreas Jonsson. W niebieskim Maciej Janowski. Biały kask to dzika karta, a żółty Nils Christian Iversen. Taśma w górę. Niebezpieczna sytuacja. Równy start całej czwórki. Dzika karta. Wysuwa się na prowadzenie. Niebezpieczna sytuacja. Dzika karta. Traci pozycję. Nils Christian Iversen wyprzedza rywala. Nils Christian Iversen traci pozycję. Maciej Janowski. Osta Nils Christian Iversen traci pozycję. Nils Christian Iversen dał się wyprzedzić rywal. Maciej Janowski. Ostatni. Chwila mrożąca krew w żyłach. Jeszcze jedno okrążenie i poznamy zwycięzcę. Andreas Jonsson. Od startu na prowadzenie. Nils Christian Iversen wyprzedza rywala. Wejście w ostatni łuk. Andreas Jonsson wygrywa. To był fascynujący wyścig. To już ostatnia seria wyścigów eliminacyjnych. Dobrze. O nie, Nicky Pedersen. Od wewnętrznej stoją Andreas Jonsson, Nicky Pedersen, Ty Woffinden i najbliżej bandy Matej Żagany. Wystartowali. Niebezpieczna sytuacja. Równy start całej czwórki. Andreas Jonsson na prowadzeniu. Matej Żagany na końcu stawki. Wyprzedza. Ty Woffinden. Ostatni. Na prowadzeniu Andreas Jonsson. A za nim Nicky Pedersen. Jeszcze jedno okrążenie i poznamy zwycięzcę. Andreas Jonsson prowadzi od początku wyścigu. Wejście w ostatni łuk. Andreas Jonsson wygrywa bieg bez historii. No więc to było na tyle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku w wtorek. W wtorek jednak. Nie wiem, czy łapę w palce, czy za komentarz. Hej!